opowiem wam bajeczkę o klątwie Renault Scenicusa, jaka złapała mnie w trakcie jazdy do Władysławowa z Łodzi, jakieś 200 km od Łodzi. Także zapraszam. Dobra, trafiło się jedno gorsze popołudnie, zaczęło kropić. Mówię, nagram film. A więc tak, tutaj mamy Władysławowo, pokładowa 7, żeby nie było. A to jest nasz bohater, nasz wspaniały Scenicus. O nie, żeby nie było widać rejestracji. Ej, co się stało? Otóż jak jechaliśmy sobie do Władysławowa, odpadł silnik. Znaczy może nie do końca odpadł, ale się urwał. Tutaj jest taka dziurka. I w tej dziurce, obok tej dziurki są jeszcze dwie dziurki, czyli łącznie trzy dziurki. I te trzy dziurki to tak zwana łapa, czyli mocowanie silnika. No, tutaj jest akurat wszystko zamocowane do skrzyni biegów. Także silnik sobie odpadł, zatrzymując się na podłużnicy. Dodatkowo został przesunięty w stronę pasażera i wyskoczyła półośka. No i to wszystko na trasie. No i teraz mamy taka opcja numer 1. Dzwonimy po lawetę do gościa, który nas holuje. Zabierze do domciu. O, to tak wygląda ślicznie. Opcja numer 2. Jedziemy do serwisu i niech nam to robią. Opcja numer 3. Coś MacGyverujemy. Wybrałem opcję numer 3. A więc tak. Silnik sobie podparłem. Nie wiem, włączymy światełko, żeby to wszystko było widać. Na autostradzie leży cała masa różnych głupot części samochodowej. A więc silniczek podparłem sobie kawałkiem gumy znalezioną na autostradzie. Nawet katalizator znalazłem, ale już był pusty. Ktoś mnie uprzedził. Problem numer 2 to był przesunięty silnik. Silnik przesunął się w stronę pasażera. Tutaj jak widać, wyłączymy już tą latarkę. Teraz jest prosto, ale było ostro przesunięte w stronę pasażera. I do przesunięcia silnika nam posłużył zeszyt 16-kartkowy złożony na 4, wepchnięty pomiędzy budę a mocowanie silnika. A półośka ładnie nam wskoczyła sama. Także no, 200 kilosów żeśmy dojechali na spokojnie. A do tego jeszcze klątwa Renault Scenicus nadal działa. Już wam pokazuję. Tak wygląda zawór upustowy, to chyba ta zawór upustowy. Czyli turbinka nam zaczęła żygać olejem. Żeby było śmieszniej, to w trakcie trasy zauważyłem, że powyżej 2500-3000 obrotów zaczął kopcić. Czyli to na pewno turbinka. Wszystko elegancko zasrane olejem. Jeszcze, żeby było śmieszniej, przejdziemy się do środka. Klątwa. Na całego klątwa. Tutaj mamy coś takiego jak system PAP, bodajże to się tak nazywa, kontroli ciśnienia opon. Jak widać, nie mam żadnej opony. Wszystkie cztery bateryjki w kołach padły, kurwa. Licząc, że 25 zł zdjęcie opony, to muszę wydać 100 na wsadzenie bateryjek do opon. Także klątwa, o matko, wyłącz tą latarkę. Klątwa Renault Scenicusa działa na całego. Pogoda no, troszeczkę nam się popsuła, ale tylko po południu, bo od rana był taki skwar, że nie szło wytrzymać. No i na tym, co aktualnie teraz mamy, będziemy wracać do Łodzi, czyli kawałek gumy pod silnikiem i zeszyt 16-kartkowy do przesunięcia silnika. Troszeczkę trzęsie.
Pobuda się ledwo trzy, bo no silnik jest niejako oparty przez zeszyt do budy, czyli drgania przechodzą sobie z silnika przez zeszyt na budę. Także troszeczkę trzęsie, ale da się jechać. Dojedziemy do Łodzi, to to naprawimy. Tutaj no nie próbuję nawet naprawić, bo to przejezdny i zaraz od ręki. To nalicząc z 1500% marży i możemy się nie pozbierać. Będzie przedwczesny koniec pięknego wyjazdu. Także ja wracam sobie do pokoju. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. A, no i poproszę o falę hejtu. Co to za debil, jedzie takim autem, jeszcze z całą rodziną. A no jedzie. Na razie. Drobna aktualizacja vloga. Jesteśmy 134 km od Łodzi. Na jakiś tam zjeździe. No i co? Zeszyt daje radę. Troszeczkę to się poluzowało, no ale to już dokręcimy, jak będziemy w Łodzi. Poza tym stawienie silnika jest ok. Kółośka się jeszcze nie wyskoczyła z przegubu. Turbinka jak rzygała, tak rzyga dalej. I guma pod silnikiem jest, bo inaczej już bym go targał po ziemi. Da radę? Da radę.